Wyjść poza schemat. Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku zakończył się projekt Wyjść poza schemat, finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Projekt realizowany był w terminie od 27 września do 2 października 2021 roku. W projekcie wzięło udział łącznie 21 uczestników z obu grup. Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy miało na celu uświadomienie młodym ludziom, czym są stereotypy. Projekt miał pokazać młodzieży, że każdy jest inny i nie należy nikomu nadawać stereotypów czy kierować się uprzedzeniami ze względu na jego odmienność w zachowaniu czy inne pochodzenie. Młodzież próbowała swoich sił na warsztatach ceramicznych, pracowała w stolarni i na kuchni. Uczestnicy byli także z wizytą u burmistrza Barlinka. W trakcie zajęć uczestnicy przygotowywali scenki dotyczące stereotypów, które wywoływały wśród obu grup wiele emocji. Młodzież odkryła w sobie nowe talenty plastyczne, kulinarne i artystyczne. W trakcie wieczorów międzynarodowych poznali kulturę i język sąsiada. Nie obyło się bez wspólnych tańców i śpiewów. Mimo początkowych barier, chociażby językowych, wszyscy uczestnicy szybko przełamali się we wzajemnych kontaktach i znaleźli wspólny język. Czas projektu zleciał wszystkim bardzo szybko. Rozstanie nie obyło się bez łez oraz wspólnych planów na realizację kolejnych projektów. Projekt pomógł przełamać stereotypy dotyczące z jednej strony młodzieży z OHP, z drugiej strony wizerunku Ukraińców w Polsce.